Ziarenko bobu. Żyli sobie kogucik z kurką. Pewnego dnia kogucik znalazł ziarenko bobu. Chciał je zjeść, ale utknęło mu w gardle. Poprosił kogucik kurkę, żeby mu przyniosła wody do popicia. Pobiegła kurka do rzeczki i prosi o wodę, żeby kogucik mógł się napić. A rzeczka tak kurce odpowiada. Przynieś mi lipowy listek. To dam ci wody. Pobiegła kurka do lipki i prosi o listek dla rzeczki. A lipka tak kurce odpowiada. Idź do dziewczynki i poproś ją o nitkę. To dam ci listek. Pobiegła kurka do dziewczynki i prosi o nitkę dla lipki. Lipka za nitkę da mi listek dla rzeczki, a rzeczka da mi wody dla kogucika, bo kogucik zadławił się ziarenkiem bobu. A dziewczynka tak kurce odpowiada. Idź na bazar i poproś sprzedawców o grzebień. To dam ci nitkę. Pobiegła kurka do handlarzy i prosi o grzebień dla dziewczynki. Dziewczynka za grzebień da mi nitkę dla lipki. Lipka za nitkę da listek dla rzeczki. Rzeczka da wody dla kogucika, bo kogucik zadławił się ziarenkiem bobu. A handlarze tak kurce odpowiadają. Idź do piekarni i przynieś nam chleb. To damy ci grzebień. Pobiegła kurka do piekarni i prosi piekarza o chleb dla handlarzy. A piekarz tak kurce odpowiada. Żeby upiec chleb, muszę mieć ogień w piecu. A do tego potrzebne jest drewno. Przynieś mi drewno od drwala, to dam ci chleb. Pobiegła kurka do drwala, powiedziała o swojej biedzie i poprosiła o drwa dla piekarza. A drwal niczego nie potrzebował. Drewna w lesie i tak miał mnóstwo. Narąbał na ręcze drew i dał kurce. Zaniosła kurka drwa do piekarza, a on dał jej za to chleb. Chleb zaniosła handlarzom, którzy dali jej za to grzebień. Grzebień zaniosła kurka dziewczynce i dostała za to nitkę. Nitkę zaniosła lipce, a lipka dała jej za to listek. Listek zaniosła kurka rzeczce, a rzeczka dała jej za to wody. Napił się kogucik wody, ziarenko bobu przeskoczyło mu w gardle i poleciało tam, gdzie powinno. Ucieszył się kogucik, podziękował kurce za starania i zapiał. Kukuryku! Od tej pory kogucik pieje jeszcze głośniej niż przedtem. Koniec.